wciąż coś jest z tą agresją, nie tak? Bo agresywni są w Warszawie, agresywni. Ale okazuje się, że wiesz, jak pójdziesz tam pod kościół, oni siedzą, to oni są bardzo mili na przykład, prawda? Ci żebracy kaszlący. Ale jak przyjdzie co do czego, to oni się po prostu biją, kłócą, ci żebracy, a nawet z nożem latają pod kościołem. No to przecież po co to było przesuwać, wysuwać do przodu o 60 metrów ten klasztor?